Jak z perspektywy ponad 30 lat jazdy po EZA, które miasta najbardziej się rozwinęły, a które podupadły? Miasta, czy ja wiem, generalnie rzecz biorąc, rozwijają się miasta na południu. Niesamowity rozwój miast jest taki jak Atlanta. Atlanta 30 lat temu, a dzisiaj to jest zupełnie inna bajka. 30 lat temu to było duże miasto, ale no po prostu powiedzmy wielkości Krakowa czy Wrocławia. Teraz jest metropolią 3 razy większą od Warszawy. Po prostu gigantycznie się rozrastają te miasta. Charlotte ma już prawie 2 miliony mieszkańców, a jak tu przyjechaliśmy, to miało może z 300 tysięcy. Las Vegas było malutkim miasteczkiem, teraz jest gigantyczne. Phoenix w Arizonie. Te miasta na południowym wschodzie i południowym zachodzie się rozrastają niesamowicie. Natomiast miasta na północy albo pozostają takie, jakie były, albo podupadają. No Detroit, wszyscy słyszeli, co się w Detroit stało. Korgman, Kiobie, witaj. Witajcie, pasażerowie. Mam pytanie, jeśli mogę zapytać. Skoro rozmowa jest o pieniążkach, pozwolę sobie zapytać, ile mniej więcej kosztuje taki dom jak twój razem z działką i... Porsche na SUV-ach zarabia poważną kasę, dużo większą niż na kultowej 911. Więc po prostu dlaczego nie? Co to się porobiło? Zima przyszła do Charlotte, no, ale na szczęście jest ciągle powyżej zera, plus 1, więc ten chyba włączy kamerkę, żeby pokazać na ciekawostki, że u nas też zima. Co to my od macochy, globalne ocieplenie, to u nas też zima przyszła. Troszkę nagrywam tej zimy. Jeszcze trzeba coś tu sfilmować, jaka piękna zima, coraz piękniejsza ta zima. Wygląda niesamowicie. A jedziemy, no jedziemy stówką. No ale nie ma śliska na drodze. Znaczy ślisko, bo mokro, ale nie zamarznięte. Parking zakładowy. Maluszek cały zaśnieżony, nie mam go nawet czym tu odśnieżyć za bardzo. Hello. All right. It's like being in Poland. There is no winter in Poland this year. The whole winter came here. They got warmer temperature in Poland than here. No winter in Poland yet? I mean, they got some snow, but mokry śnieg. Mokry śnieg, nie przymarzło nic. Dobrze, że małe autko, to łatwo posprzątać. Jest tego śniegu tutaj, no, dobre 7 cm na oko. Jak się znam na miarach ze 3 cale. Pięknie tu.
się podryftować. Dryftować, tylko po prostu jest chodź Reksiu, chodź. Biegaj. No dobry piesek. Popatrz Reksiu, co to się porobiło. Widziałeś taką pogodę? Widziałeś taką pogodę? Reksiu, widziałeś taką pogodę? Taką zimę mamy? Taką zimę mamy? Reksiu, no! Biegaj, piesku, biegaj! Biegaj! Zima. My statystycznie mamy 2 dni w roku śnieg. I akurat to jest jeden z tych dni. Tak, Reksiu, tak. Jest troszkę powyżej zera, tylko że za tym śniegiem idzie mróz, więc to przymarznie potem na noc. A jutro już będzie słoneczko i się roztopi wszystko. Pogoda taka na bałwanka. No ale widzicie, jak to fajnie nam wygląda. Bałwanka by się pięknego by się ulepiło z takiego śniegu. Gdzie ten gimbal? Gimbal ożył. Gimbal ożył, możemy iść z gimbalem. Nissanek. Maluszek się dzielnie wygrzewał pod górkę. Trzeba nim wjechać jeszcze. Przydałoby się tu odśnieżyć ten zjazd, zanim zamarznie. Tylko jak? Jak nawet nie mam łopaty. Co by tu można użyć? O, tu mamy coś takiego. Teraz ja nie wyjdę. To nie te buty. Nie te buty na taki śnieg. Najlepsze terenówki są.
No to jesteśmy. Letnie oponki, mróz i lód. I wyłączona trakcja. Ale już włączamy. O, tutaj lodowisko. Tu lodowisko świeci się. Pięknie przed świtem, drzewa zaśnieżone, mrozik uczciwy, a ja zaczynam pracę o 7:30 rano. Nic nie widać, tylko wielkie białe słońce na horyzoncie.
czerwono i niebiesko wszystko. O, tu się ktoś rozdzwonił. Znaczy, tu był wypadek, na tym skrzyżowaniu. Nagrać te drzewka, bo to jest wyzywające na kamerę. A ja mam Charlotkę. Wczoraj dostałem. No, Tomka oko ponagrywamy i na ciekawostki go puścimy, żeby mu na złość zrobić. Chyba ponagrywamy. Tu śniegu nawet więcej niż w Charlotte. Co się porobiło z tym globalnym ociepleniem? Do celu mojego GPS mi pokazuje godzinę i 45 minut. Życie to troszkę skoryguje. So that night, Sunday night after my first talk, I decided to go surprise my little Italian mother. She's 4'9", 88 and a half, so I went to go and surprise her at our house in Texas, which was 2.5 hours away. She was already in bed. She woke up the next morning, "Jimmy, what are you doing here?" I said, "Mom, I'm preaching in Baton Rouge. I wanted to come surprise you and take you to lunch, but I only have till 1 o'clock because then I gotta go back." She said, "Oh, let's go to lunch." I said, "Yes, where do you wanna go?" She goes, "Delta Downs." Do you know what Delta Downs is? It's a casino. She said, "They have a great buffet." She said, "But let's get there early before the old people get there." So I take her to Delta Down. You know where they put the buffets in the casinos? In the back. You know why? You have to walk through. So my 4'9" Italian mother, 88 and a half, I'm walking with her, you know, "Jimmy, slow down." I said, "Mother, I'm trying to get her into the buffet, you know, before the old people get there." She goes, "Oh, look at that machine." Oh gosh, so I put a dollar in it, and I hit it, and I won the jackpot. Guess how much? $5,000. So that night, I go back to Baton Rouge, to the church, with a big old check from Delta Downs made payable to me. And I go, "Look at this, people. You give and you receive." So I told this story in Cary, North Carolina. Have you ever heard of that? While I'm telling that story, in this large church, a man raised his hand. And I'm like, this is not an interactive, you know, I'm like, I mean, I didn't know what to do. I didn't know whether, you know, if what he was doing. So I said, "Yes." And he stood up, very intellectual man, and he said, "Father, let me get this right. You went to Baton Rouge." "Yes." "You gave them $5,000. "Yes." "You won $5,000 at the casino." "Yes." "You then
gave $5,000 away to the family? I said, yes. And he looked at me in front of everyone and said, well, Father, I hate to tell you, but you're still $5,000 short. And he sat down. And I'm like, is that it? And I looked at him and I said, you don't get it, do you? That might be him. He might have got it by now. But it's true, I said, you don't get it. No one has ever become poor by giving, my brothers and sisters. And you wonder if I think of you. How many nights have you wondered that? Well, look at my hands and look at my feet and look at my side and you'll look into my heart. I died for you. I died for you and I die again because I love you. To me.